Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi z 3 punktów, bo wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę przed tym meczem, jak wygląda tabela, jak nie tylko w naszej sytuacji, ale i też w sytuacji wielu innych drużyn, gdzie jest bardzo duży ścisk i te różnice punktowe niewielkie. Po pierwszej połowie jednak nie mieliśmy zbyt dużo pozytywnych myśli, aczkolwiek w szatni uważam, że odmieniliśmy troszeczkę grę zespołu i ten wynik wyprowadziliśmy dla nas. Wracając jeszcze do pierwszej połowy, to chyba taka przypadłość Chojnic, które serwują wyniki wysokie, albo przynajmniej mnogość sytuacji, jaka miała miejsce, bo i kilka bramek mogło paść dla Chojniczanki, jak również i my, mając wyśmienitą sytuację przy 0-0 Seedorfa, czy rzut karny, który mógł doprowadzić do remisu tuż przed przerwą. Tak więc dużo emocji. Po przerwie pewne korekty, rozmowa rzeczowa, merytoryczna i zwycięstwo. Troszkę wydawało mi się, że Chojnice gdzieś już w pewnym momencie odpuściły i nie mogły z nami nawiązać walki. Mieliśmy mnóstwo sytuacji. Cieszę się ze zwycięstwa, pogratulowaliśmy sobie wiele radości i to tyle, dziękuję bardzo. Przegrywamy kolejne spotkanie, ale niestety muszę przyznać, że to spotkanie wyglądało tak, jak rodzice by przyszli z dziećmi sobie pograć. Dlaczego? Dlatego, że spotkanie, które powinniśmy wygrać, 7-3, przegrywamy 3-1. I myślę, że było za mało mądrości, a za dużo egoizmu. Jestem trenerem, jestem za to odpowiedzialny i trzeba po prostu pozbierać zespół, żeby z honorem, bo ludzie, którzy przyszli, ja w imieniu mojego zespołu muszę ich przeprosić za naszą głupotę, ale totalną głupotę, natomiast jestem zbyt zdenerwowany i nie chcę powiedzieć niczego więcej, bo jestem za to odpowiedzialny i myślę, że za mocnych słów musiałbym użyć na to, co dzisiaj widzieliśmy na boisku i czego moi piłkarze przy wyniku 1-0 chcieli dokonać, a czego nie zrobili, a powinni. Dziękuję bardzo. Mam jedno pytanie od Wojtka Pepiorki z Radia Weekend FM. Czy to, że spadek jest już pewny, zmieni cokolwiek w przygotowaniu do meczu z Wartą, decyzjach przy ustalaniu składu, czy czymkolwiek innym? Innymi słowy, czym ze strony Chojniczanki mecz z Wartą będzie się różnił od tego, który odbywałby się, gdyby szanse na utrzymanie jeszcze istniały? Jak się zmieni podejście? Przede wszystkim muszę porozmawiać z drużyną, przeanalizować to spotkanie i może nawet dla nich, jako dla ludzi na przyszłość, pokazać im rzeczy, które nie powinny w sporcie u zawodowca występować. Natomiast no, mamy określoną kadrę, dostają wszyscy szanse. W okolicznościach tej pandemii mamy przebadanych określoną liczbę piłkarzy i na pewno podejście będzie inne i te mecze tak naprawdę pokażą, czy zawodnicy mają krztę honoru, czy zawodnicy myślą jeszcze o klubie, czy już o sobie, bo zaczynam wątpić, patrząc na to spotkanie, bo można się wypromować, można zdobywać bramki, można dawać asysty, ale przede wszystkim trzeba pamiętać o organizacji, o obronie. Jeżeli się strzela bramkę, wygrywa mecz, nie funkcjonuje to. Nie ma charakteru, nie ma odpowiedzialności. Wszyscy myślami rozjechani. Bardzo trudna sytuacja dla nas. I naprawdę to nie są źli piłkarze, ale do przodu to wygląda bardzo fajnie i potrafimy oddać, nie wiem, 17 strzałów, stworzyć 10 sytuacji. Natomiast dobrego piłkarza się poznaje po tym, jak broni, po tym, jak reaguje taktycznie i po tym, jak realizuje założenia. A dzisiaj ta gra obronna wyglądała jak dzieci grające z rodzicami i na pewno będzie inne podejście do meczu z Wartą i będziemy
sprawdzać, co mamy. Będziemy budować już zespół na nowy sezon i przede wszystkim rozmowy z zawodnikami i zobaczymy, co się wydarzy. No, najważniejsze, żeby każdy z osobna, to co powiedziałem, koncentrował się na sobie, spojrzał w sobie w lustrze w oczy i wyciągał wnioski. No, a ja wczoraj rozmawiałem z piłkarzami, że jeżeli ktoś już jest myślami gdzie indziej, niech przyjdzie mi to w głowie, a jeżeli chce walczyć jeszcze za Chojniczankę, to ma walczyć. No nie wiem, nie było tej walki, nie było gry obronnej, nie było reakcji zespołu na wynik, reakcji zespołu na wydarzenia na boisku i żenująco to się skończyło i w 10 minut Sosnowiec, któremu gratuluję, zabrał 3 punkty z Chojnic, a ja uważam, że to my im daliśmy te 3 punkty dzisiaj i to jest najbardziej przykre. Dziękuję.